Annuncio Bobis Gaudium Magnum Abemus papam Życie konsekrowane kobiet Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 15 marca 1995 roku. Życie konsekrowane kobiet zajmuje bardzo ważne miejsce w Kościele. Wystarczy wspomnieć o wielkim wpływie życia kontemplacyjnego oraz modlitwy zakonnic, o ich pracy na polu szkolnictwa i szpitalnictwa. O ich działalności w wielu parafiach, o spełnianych przez nie ważnych posługach w wymiarze diecezjalnym i międzydiecezjalnym, oraz o odpowiedzialnych zadaniach, które w coraz większym zakresie podejmują w stolicy apostolskiej. Przypomnijmy ponadto, że w niektórych krajach takie zadanie jak przepowiadanie ewangeliczne, działalność katechetyczna oraz udzielanie chrztu powierzone są w znacznej mierze zakonnicom, które mają bezpośredni kontakt z ludźmi w szkołach. I rodzinach. Nie należy również zapominać o innych kobietach, które poprzez różne formy indywidualnej konsekracji oraz eklezjalnej komunii oddają swoje życie Chrystusowi i służą Jego Królestwu w Kościele. Taką formą konsekracji jest dzisiaj stan dziewic, które zostają poświęcone Bogu przez biskupa decyzjalnego według specjalnego obrzędu. Niech będzie błogosławiona ta wieloraka rzesza służebnic pańskich. Kontynuujących i odnawiających poprzez stulecia piękne doświadczenie kobiet, które, idąc za Jezusem, służyły mu oraz jego uczniom. One to nie mniej niż apostołowie, uległy fascynującej mocy słowa oraz miłości boskiego nauczyciela, i tak jak mogły, zaczęły mu pomagać i służyć w jego misyjnych wędrówkach. Jak wiemy na podstawie Ewangelii, podobało się to Jezusowi który niewątpliwie doceniał te przejawy ofiarności i delikatności tak charakterystyczne dla psychiki kobiet lecz motywowane wiarą w jego osobę nie znajdującą czysto ludzkiego wytłumaczenia wymowny jest przykład Marii Magdaleny wiernej uczennicy i służebnicy za życia Chrystusa a potem świadka i można powiedzieć niejako pierwszego zwiastu na jego zmartwychwstania niewykluczone że ten akt szczerego i wiernego oddania się odzwierciedla w wysublimowanej formie uczucie całkowitego oddania, które prowadzi kobietę do miłości oblubieńczej, a nawet w obszarze miłości nadprzyrodzonej, do dziewiczego poświęcenia się Chrystusowi, jak napisałem w Mulieri's Dignitatem. W tym pójściu za Chrystusem przyjmującym formę służby, możemy odkryć następną cechę uczuciowości kobiety ofiarowanie samej siebie, które tak trafnie wyraziła Maria Panna na zakończenie rozmowy z aniołem. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Jest to wyraz wiary i miłości, urzeczywistniającej się w posłuszeństwie Bożemu wezwaniu do służby Bogu i braciom. Tak było w przypadku Maryi oraz kobiet towarzyszących Jezusowi, a także w przypadku tych wszystkich, które biorąc z nich przykład Poszły za Jezusem na przestrzeni wieków. Mistyka oblubieńcza wywiera dziś mniejszy wpływ na młode kandydatki do życia zakonnego, których nie skłaniają do tego rodzaju doświadczeń ani powszechnie panująca mentalność, ani szkoła czy lektury. Znamy zresztą postaci świętych kobiet, które odkryły i zrealizowały inne formy poświęcenia się Bogu, takie jak podjęcie służby dla przybliżenia jego królestwa. Oddanie się Bogu, by służyć mu w ubogich braciach, żywe odczuwanie jego panowania i zwierzchności, utożsamienie się z ofiarą eucharystyczną, poczucie przynależności do Kościoła jako jego dziecko, powołanie do pełnienia dzieł miłosierdzia, pragnienie, by być najmniejszymi i ostatnimi członkami wspólnoty chrześcijańskiej lub też stanowić serce Kościoła albo ofiarować w swym duchu. Małą świątynię Trójcy Przy Oto niektóre z przewodnich motywów życia zdobytego całkowicie, jak w przypadku Świętego Pawła, a zwłaszcza Marii, przez Jezusa Chrystusa. Trzeba również z pożytkiem dla wszystkich zakonnic przypomnieć wartość uczestnictwa w kondycji Sługi Pańskiego, właściwej Chrystusowi jako kapłanowi i hostii, posługa, którą Jezus przyszedł wypełnić. Oddając swoje życie na okup za wielu, staje się przykładem do naśladowania i niejako zbawczym uczestnictwem realizowanym w służbie braterskiej. Nie wyklucza to szczególnego urzeczywistniania miłości oblubieńczej Kościoła w jedności z Chrystusem i poprzez nieustanne ofiarowanie światu owoców odkupienia, dokonanego dzięki kapłaństwu Krzyża, a nawet je zakłada. Sobór twierdzi, że tajemnica jedności oblubieńczej Kościoła z Chrystusem znajduje odzwierciedlenie w każdym życiu konsekrowanym, przede wszystkim przez profesję ewangelicznej Rady Czystości. Zrozumiałą jest rzeczą, że owo odzwierciedlenie było dostrzegane szczególnie w przypadku kobiety konsekrowanej, którą często obdarza się, również w tekstach liturgicznych, tytułem Oblubienicy Chrystusa. Prawdą jest, że Tertulian stosował obraz zaślubin z Bogiem zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, pisząc. Iluż mężczyzn i kobiet w zakonach Kościoła, opowiadając się za wstrzemięźliwością, wybierało zaślubiny z Bogiem. Nie można jednak zaprzeczyć, że dusza kobieca jest szczególnie uzdolniona do przeżywania mistycznej oblubieńczości z Chrystusem, a więc do odtworzenia w sobie oblicza i serca Kościoła oblubienicy. Dlatego też podczas obrzędu profesji zakonnic i świeckich dziewic konsekrowanych śpiew lub recytacja antyfony Venii sponza Christi budzi w ich sercach głębokie wzruszenie i tworzy wokół nich oraz wszystkich zebranych atmosferę mistyczną. W następstwie zjednoczenia z Chrystusem Zarówno jako kapłanem, jak i oblubieńcem w kobiecie rozwija się również zmysł macierzyństwa duchowego. Dziewictwo lub czystość ewangeliczna pociąga za sobą rezygnację z macierzyństwa fizycznego, by według Bożego zamiaru przyjąć formę macierzyństwa wyższego rzędu, otoczonego blaskiem macierzyństwa dziewicy Maryi. Każde dziewictwo konsekrowane zostaje przez Pana wzbogacone darem, który w pewnej mierze odtwarza rys uniwersalizmu i duchowej płodności macierzyństwa Maryi. Można to zaobserwować w dziedzinie wychowania młodych do wiary, czemu poświęca się tak wiele kobiet konsekrowanych. Wiadomo, że liczne zgromadzenia żeńskie zostały powołane do życia i założyły wiele szkół, by zapewniać to wychowanie, i że na tym polu zdolności, i talenty kobiety są bezcenne i niezastąpione, zwłaszcza gdy chodzi o małe dzieci. Można to ponadto dostrzec w tylu dziełach miłosierdzia i ośrodkach opieki dla ubogich, chorych, niepełnosprawnych, opuszczonych, zwłaszcza dzieci, które niegdyś określano jako porzucone. W tych wszystkich przypadkach odkrywamy bogactwo oddania i współczucia kobiecego serca. Wreszcie widzimy to w różnych formach udziału w posługach parafialnych. Oraz w dziełach katolickich, gdzie kobiety wykazują coraz skuteczniej swoje zdolności do współpracy w posłudze dusz pasterskiej. Jednak pośród wszystkich wartości obecnych w życiu konsekrowanym kobiet, naczelne miejsce trzeba zawsze przyznać modlitwie. Jest ona zasadniczą formą urzeczywistniania i wyrażania intymności z boskim oblubieńcem. Wszystkie zakonnice powołane są, by być kobietami modlitwy, kobietami pobożnymi. Kobietami o bogatym życiu wewnętrznym, życiu modlitwy. Choć jest prawdą, że świadectwo tego powołania wydaje się bardziej oczywiste w instytutach życia kontemplacyjnego, z pewnością jest ono widoczne również w instytutach życia czynnego, które starają się przeznaczać odpowiednią ilość czasu na modlitwę i kontemplację, aby zaspokoić potrzeby dusz konsekrowanych i dostosować się do wskazań ewangelicznych. Jezus, który zalecał modlitwę wszystkim uczniom, chciał ukazać wartość życia modlitwy i kontemplacji na przykładzie kobiety, Marii z Betanii, którą pochwalił, ponieważ wybrała najlepszą cząstkę: słuchanie Bożego Słowa, poznawanie go i przyjęcie jako tajemnicy życia. Czyż nie należy w tym dostrzegać wizji tego, co kobieta może wnieść w przyszłe życie modlitwy Kościoła? W wytrwałej modlitwie kryje się zresztą sekret wytrwania wierności Chrystusowi, która powinna być przykładem dla wszystkich członków Kościoła. To nieustraszone świadectwo niezłomnej miłości może okazać się wielką pomocą dla innych kobiet, przeżywających kryzysy na tym tle, których nie brak w naszym społeczeństwie. Życzymy i modlimy się, aby liczne kobiety konsekrowane, obdarzone sercem oblubienic Chrystusa i dające tego świadectwo w życiu pomogły wszystkim poznać i zrozumieć wierność Kościoła w zjednoczeniu z Chrystusem jego oblubieńcem wierność w prawdzie w miłości w pragnieniu powszechnego zbawienia